Szanowni Państwo, podczas exposé Donalda Tuska zwracaliśmy uwagę, że wiele obszarów zostało pominiętych. Tych wiele obszarów dotyczy tak na dobrą sprawę tych najważniejszych spraw dla Polski, jak służba zdrowia, jak edukacja, jak infrastruktura, jak bezpieczeństwo energetyczne, jak problemy ludzi młodych i propozycje rozwiązania ich. Dziś jako Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej zwrócimy się do Pani Marszałek o to, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu pojawiła się informacja rządu na temat opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych. Nie tak dawno, parę dni temu, Pan ówczesny jeszcze minister Grabarczyk, a obecnie wicemarszałek Sejmu, powiedział, że nowy minister będzie miał sporo problemów, między innymi jeśli chodzi o inwestycje drogowe. No nie trzeba wsłuchiwać się w słowa, wystarczy popatrzeć, co się dzieje jeśli chodzi o tempo prac budowlanych i tempo prac remontowych, jeśli chodzi o inwestycje kolejowe. Wcześniej spółka PLK 2012 zwróciła uwagę, że na 27 odcinków 5 będzie oddanych zgodnie z harmonogramem. Już wtedy, można powiedzieć, Sojusz Lewicy Demokratycznej zwracał na to szczególną uwagę. Zostało nam do Euro 2012, można powiedzieć, 7 miesięcy, przed nami zima. W związku z tym chcemy wiedzieć dowiedzieć się od nowego ministra transportu, pana Nowaka, jakie faktycznie odcinki są zagrożone. Czy jest zagrożenie połączenia autostradowego między Łodzią a Warszawą? Za kilka dni zostanie oddany odcinek między Nowym Tomyślem a Świeckiem. Można powiedzieć, że Łódź zostanie w końcu połączona z Zachodem, z Berlinem. Więc ten odcinek bardzo jest istotny między Łodzią a Warszawą. Chcemy się dowiedzieć, czy minister Nowak planuje taki bilans otwarcia, czy przedstawi informacje i czy faktycznie te odcinki zostaną zrealizowane. To samo dotyczy, można powiedzieć, od centrum Polski, czyli z miasta Łodzi na północ, czyli z kierunku Torunia. Od Torunia do Gdańska ta autostrada jest, ale wiemy dobrze, że nie uda się oddać prawdopodobnie na czas autostrady z Łodzi do Torunia. Kolejne zagrożenie to Kraków-Rzeszów, bardzo istotne w kierunku wschodu, ale również Wrocław-Poznań. Tak czy inaczej, Szanowni Państwo, w kilku miastach będą się odbywały rozgrywki Euro 2012, ale tak naprawdę jak popatrzymy dzisiaj na mapę tą drogową, to żadne miasto, w którym będą się odbywały Euro 2012, nie zostanie połączone drogowo w taki sposób, aby to była autostrada bądź droga ekspresowa. Większość tych odcinków jest, można powiedzieć, mocno zagrożonych. To inwestycje drogowe, ale inwestycje kolejowe są szalenie ważne i zacznę od tej najważniejszej, dotyczącej kolei dużych prędkości. Ówczesny minister Grabarczyk i premier Donald Tusk dużo mówił na ten temat. Sojusz Lewicy Demokratycznej popiera projekt budowy kolei dużych prędkości, bo w całej Europie Zachodniej stawia się na kolej przede wszystkim dużych prędkości. Pierwsza data zakończenia tej dużej inwestycji to 2020. No teraz się okazuje, że realny termin zakończenia tej inwestycji to 2030. Szalenie istotny, dlatego że ta kolej dużych prędkości miała połączyć Warszawę przez Łódź z Wrocławiem i Poznaniem, więc można powiedzieć największe aglomeracje. No i w tej chwili słyszymy, że nie tylko środki, ale również projektów brakuje, fachowców brakuje i o 10 lat zostanie prawdopodobnie przesunięty ten czas. No i dworce, inwestycje dworcowe. Wiemy, że nie tylko we Wrocławiu jest problem z oddaniem na czas remontowanego dworca, ale również w Warszawie, Warszawa Stadion, ten ważny dworzec z punktu widzenia chociażby rozgrywek na Stadionie Narodowym, również jest zagrożony. Tych inwestycji drogowych i kolejowych mnóstwo zagrożonych. Chcemy, aby pan premier, pan minister Nowak powiedział, które faktycznie są zagrożone, które zostaną oddane na czas i chcemy od pana ministra Nowaka usłyszeć i zobaczyć bilans otwarcia, tak żeby było wiadomo, na co możemy liczyć, bo wydaje się, że opóźnienia są bardzo poważne, a przed nami okres zimy, który spowoduje, że z natury rzeczy nie będzie można pewnych prac wykonywać, przede wszystkim tych dotyczących chociażby wiaduktów, tych dotyczących inwestycji drogowych. Więc na najbliższym posiedzeniu będziemy chcieli usłyszeć od pana premiera, a w dniu dzisiejszym najdalej jutro zostanie wniosek o informację rządu dotyczącą opóźnień właśnie drogowych, kolejowych przedłożony pani marszałek, tak abyśmy mogli usłyszeć. Chcę również powiedzieć, że w
konkretnych kolejnych sprawach dotyczących służby zdrowia, dotyczących edukacji, dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, dotyczących również cyfryzacji, dotyczących również problemów ludzi młodych. Kolejne wnioski o informacje rządu w tej sprawie będziemy składać i motywujemy to przede wszystkim tym, iż podczas expose ani słowa na ten temat nie było mowy, a z zapowiadanych fachowców mamy na tych funkcjach polityków, więc tym bardziej niepokoi nas ten fakt i tym bardziej uważamy, że te informacje powinny się pojawić.